Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek, śmierć i zmartwychwstanie. Przeczytaj 4:14, jaką nadzieję dla tych, którzy umarli, wskazuje Paweł. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. W 4:14 apostoł podaje remedium na smutek wynikający z braku nadziei. W niezwykłych słowach opisuje zmarłych wierzących, dosłownie jako tych, którzy zasnęli dla Jezusa. Choć zaśnięcie jest powszechną metaforą śmierci w Nowym Testamencie, to jednak z reguły mówi się o zmarłych wierzących jako tych, którzy zasnęli w Jezusie. Dobrym przykładem jest tu choćby 4:16, gdzie jest mowa o tych, którzy umarli w Chrystusie. Drugą kwestią poruszoną w 4:14 jest to, że Bóg przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Niektórzy rozumieją to wyrażenie tak, iż ci, którzy zmarli w Chrystusie i rzekomo poszli zaraz po śmierci do nieba, przyjdą z Nim w czasie Jego powtórnego przyjścia. Jednak taka interpretacja jest sprzeczna z tym, co autor stwierdza w 4:16, iż zmartwychwstanie wierzących nastąpi dopiero podczas powtórnego przyjścia Jezusa, nie wcześniej. Jak 1 do Koryntian, 15:20-23, 51-58, pomaga nam w zrozumieniu stwierdzenia zawartego w 4:14. Pierwszy list do Koryntian, 15:20-23. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych, jak jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. 51-58. A oto tajemnicę wam objawiłem. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Przyglądając się zasadniczemu przesłaniu Pawła, możemy zrozumieć, o czym on mówi. Apostoł kreśli paralelizm między śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, a śmiercią i zmartwychwstaniem wierzących. Według niego zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarancją, iż wszyscy wierzący zmartwychwstaną podczas powtórnego Jego przyjścia. Teologia Pawła jest spójna. Jeśli bowiem wierzymy w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, powinniśmy także wierzyć w zmartwychwstanie tych, którzy umarli jako prawdziwi Jego naśladowcy.
Tak więc apostoł używa wyrażenia przez Jezusa w 4:14, a takim samym sensie jak wyrażenie w Chrystusie 4:16. Chciał on w ten sposób uświadomić Tesaloniczanom, że ich zmarli bracia i siostry nie pozostaną na ziemi, gdy ich wierzący będą żywo, którzy doczekają żywo powtórnego przyjścia Pana, zostaną zabrani do nieba. Wszyscy oni pójdą do nieba razem. Bóg nie sprowadzi zmartwychwstałych chrześcijan na ziemię wraz z przychodzącym Chrystusem, ale podobnie jak to uczynił ze swoim Synem, wyprowadzi ich z grobu i wraz z żywymi zabierze do nieba. Jak zmartwychwstanie Jezusa poprzedziło Jego w niebo wstąpienie, tak Jego wierni najpierw zostaną wzbudzeni z martwych, a następnie zabrani do nieba. Dziękuję.